Wielkopolskiego. Bardzo dziękujemy, że zechcieliście Państwo, media lokalne, przyjść na nasze spotkanie, pomimo tego, że mamy środek wakacji i bardzo ciepłe, gorące popołudnie. Pojawiły się przedstawiciele różnych tytułów prasowych, jak również telewizji Wolne Wadowice. To co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja pozwolę sobie w dwóch zdaniach nakreślić, dlaczego spotkaliśmy się tutaj. Mianowicie od dnia 4 lipca doktoranci oraz studenci Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego robią inwentaryzację grobów wojennych tutaj na terenie powiatu wadowickiego, a oczywiście głównym miejscem ich urzędowania, ich pracy są oczywiście Wadowice jako stolica powiatu. Oczywiście za chwilę nasi tutaj goście zaproszeni, którzy przyszli specjalnie na nasze spotkanie, opowiedzą o szczegółach dotychczasowej inwentaryzacji, chociaż robią dopiero kilka dni, a ona będzie trwała jeszcze kolejny przyszły tydzień, więc już o szczegółach oni powiedzą. Ja teraz pozwolę sobie tylko przedstawić, kogo tutaj przyprowadzili, że też w Wadowicach. Pan Bartosz Bachulec, który jest doktorantem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego. Pan Krzysztof Śmigielski, który jest również doktorantem u nas w Instytucie. Oraz pan Paweł Klęk, który jest studentem trzeciego roku historii w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego. Dzień dobry Państwu, witam. Inwentaryzacja cmentarzy, kwater i grobów wojennych jest to inicjatywa, która jest współrealizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to inicjatywa, która cieszy się dużą popularnością przez studentów i również doktorantów ostatnimi czasy. Natomiast jest to ósmy obóz z kolei, który pozwala, że tak powiem, odnaleźć groby wojenne, które mają swoje miejsce w różnych powiatach na terenie województwa małopolskiego. Należy podkreślić, że inicjatywa, która jest zrealizowana z dużym sukcesem, jest przede wszystkim zawdzięczna profesorowi Hubertowi Chudzio, który wprawdzie nie jest tutaj obecny, natomiast czuwa w sposób duchowy nad nami. I miejmy nadzieję, że ta inicjatywa, która w zasadzie już powoli kończy się z tego względu, że kończą się powiaty na terenie województwa małopolskiego, gdzie został tylko wyłącznie jeden, sąsiedni Suski, zostanie doprowadzona do samego końca i w związku z tym województwo małopolskie zostanie w całości zinwentaryzowane pod względem grobów wojennych. Na chwilę obecną można powiedzieć, że studenci przeprowadzili inwentaryzację ponad 1000 obiektów na terenie całego województwa. W tym prawie 10% spośród tych obiektów jest rzeczami odkrytymi, grobami nieznanymi, które nie były znane przez Urząd Wojewódzki, natomiast istniały gdzieś świadomości narodowej i społeczeństwa lokalnego. W związku z tym ta kolosalna praca, która jest robiona już ósmy rok z kolei, wpływa na to, że ta pamięć o poległych żołnierzach, czy że tak powiem cywilach zamordowanych w czasie okupacji, będzie w jakiś sposób, w dalszy sposób kontynuowana, kultywowana. W związku z czym ci bohaterowie, których nam tak w tym momencie potrzeba, nie odejdą w niepamięć, zaś groby zostaną w jakiś sposób odnowione i będą cieszyły się, że tak powiem, swoją świetnością dalszym ciągu. Badań przemierzamy wszystkie możliwe miejscowości, od wsi, większych miast w całym powiecie. Przemierzamy pola, lasy i oczywiście cmentarze. Na cmentarzach oczywiście znajdujemy zarówno groby ofiar terroru hitlerowskiego, także znajdujemy także, ostatnim czasem udało nam się także znaleźć także funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy zginęli w walce z partyzantami. Natomiast rzeczą, która jest tutaj również bardzo dla nas ważna, jest w ogóle zachowanie pamięci o tych żołnierzach. Problem polega też na tym, że wiadomo, groby, jeżeli nie są opłacane przez członków rodzin, to są w automatyczny sposób przez albo władze komunalne, bądź też zarząd parafii likwidowane. W trakcie naszych badań niestety już spotkaliśmy się z otwartą deklaracją, że groby jedne, drugie, z racji tego, że nie ma nad nimi opieki, po prostu w przeciągu nawet kilku miesięcy, tygodni zostaną zrównane z ziemią. Cały nasz trud polega na tym, że w momencie, kiedy przystępujemy, znajdujemy się na jakimś cmentarzu, mierzymy taki obiekt, robimy dokumentację fotograficzną, a następnie wszystkie parametry, które udało nam się zebrać, zostają umieszczone w specjalnych ankietach, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego w Excelu. Tam opisujemy oczywiście numer działki, wszystkie parametry, zdjęcia oraz oczywiście bardzo ważną rzecz, mianowicie bibliografię, zarówno wychodzącą z kwerendy bibliotecznej, jak i również z kwerendy archiwalnej. Bardzo ważnym elementem naszych badań są również relacje świadków.
Osoby pamiętające lata okupacji, osoby, których rodziny brały udział w różnych wydarzeniach z dawnych lat, bardzo, bardzo mogą nam tutaj pomóc powiedzieć wiele ważnych rzeczy odnośnie tego, co się na danym terenie działo. W powiecie wadowickim właściwie wszystkie. Oczywiście to robimy tak, że dzielimy się na poszczególne grupy. Jest to kilka grup kilkuosobowych, które po prostu bądź za pomocą busów, rowerów, a niektórzy również samochodami przemieszczają się do danych miejscowości. Oczywiście, jeżeli niektóre miejsca są bardziej oddalone od głównych centrów, gdzie można to jechać busem, to oczywiście wtedy osoby zmotoryzowane podjeżdżają tam i również dokonują dokumentacji fotograficznej. A jak wygląda specyfika takiego badania? Specyfika wygląda w następujący sposób. Przede wszystkim mamy taką zasadę, że najpierw przychodzimy na cmentarz i w ogóle chodzimy od nagrobka do nagrobka, żeby znaleźć najpierw te obiekty, które mamy w ankietach, a następnie te, które są tak zwanymi odkryciami, czyli tymi obiektami, które nie znajdują się w dokumentach, które otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego. Następnie wszystkie te dane, które udało się zebrać, porządkujemy, segregujemy i w takiej oto formie wysyłamy do Wydziału Rewaloryzacji Zabytków przy Urzędzie Wojewódzkim. Ja właśnie, jak koledzy tutaj wspomnieli, jako że zaczęliśmy dopiero pracę jeszcze tydzień cały przed nami, na chwilę obecną to, co otrzymaliśmy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jest liczba 34 obiektów, z czego grupy już opracowały na prawie że połowę, ale tak jak koledzy wspomnieli, mamy wiele odkryć. Ciekawym takim przykładem jest grup znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Żebrzydowicach, na tablicy, którego wyczytamy, że rodzina złożona bodajże z 4 osób, o ile dobrze pamiętam, zginęła w przeciągu kilku dni, mianowicie od 19 do 25 stycznia 1945 roku, kiedy już front zbliżał się na te tereny i Rosjanie wchodzili, przeganiali Niemców na zachód i znaleźliśmy tam informację, że rodzina zginęła od wybuchu bomby. Drugi grup jest bardzo, bardzo podobny, tak jak często się to zdarza, że śmierć tragiczna. Czasami ktoś nam, na przykład grabarz albo ktoś ze starsza osoba z miejscowości nam dokładnie opowie, co potem weryfikujemy i sprawdzamy, albo właśnie ktoś został zastrzelony, ktoś był partyzantem, łącznikiem i tak dalej, zginął albo w potyczce. Ale właśnie takim ciekawym przykładem właśnie jest ta wspomniana rodzina, która zginęła, że tak powiem, od razu, więc to też jest niepowtarzalne, że są oni ofiarami wojny i to też będzie grup wojenny. W czasie działań wojennych. To są sanitariusze, czy na przykład siostry, które zakonne, które pomagały przy szpitalu polowym, które zginęły w wyniku działań wojennych, który się zbliżał albo od chorób, czy jeńcy wojenni, którzy zginęli w obozach. No jest tego dużo. No tak jak powiedziałem, no zaczęliśmy dopiero jeszcze tydzień czasu przed nami. Jeszcze mamy dużo do zrobienia. Wydaje mi się, że zdążymy i będzie jeszcze wiele, dużo do zrobienia i wiele odkryć. A które są na chwilę obecną zapomnianymi pochówkami, ale funkcjonują w naszej świadomości, to bardzo prosimy o zgłoszenie takiej informacji. Wtedy będziemy informować naszych doktorantów, naszych studentów o takich miejscach, o takich nagrobkach, a ci z kolei będą robić inwentaryzację na potrzeb Urzędu Wojewódzkiego. To jest wszystko, bardzo dziękujemy. Dziękujemy.